walczy na górze o awans, część na dole walczy o utrzymanie. No, tutaj spotkały się dwie drużyny, które akurat są w tym gorszym punkcie, bo walczymy o utrzymanie. Chociaż tak naprawdę chciałem powiedzieć, że to były bardzo dobre zawody. Kotwica i my to dzisiaj zagrały tak jakby były na dużo wyżej, tak jakby były w czubie tabeli, tak? Chciałbym pogratulować dobrej gry trenerowi, tak? Widać, że są pewne schematy. Wiedzieliśmy, gdzie jedziemy. Kotwica złapała bardzo dobrą serię ostatnio. Też widziałem statystyki, że w 5 ostatnich meczach Odra Opole prowadziła. Najwięcej punktów na drugim miejscu my byliśmy, na trzecim była Kotwica, jeżeli chodzi o zdobycz punktową. Także widzieliśmy, że tu jest bardzo ciężki teren, że Kotwica nie złożyła jeszcze broni w walce o utrzymanie i że będzie ciężko. Tak, liczyliśmy na wygraną. Jeżeli chodzi o mecz, szkoda, że nie poszliśmy za ciosem po pierwszej bramce. Cofnęliśmy się, daliśmy przeciwnikowi rozwinąć skrzydła. Zaczęli grać to, co lubią, czyli trzymali piłkę, dużo podań, zaczęli stwarzać sobie sytuacje, stałe fragmenty. I po dwóch stałych fragmentach straciliśmy bramki. Ostatnio los nam też zabierał. Traciliśmy bramki my w końcówkach, tak? I oto kibice i wszyscy mieli do nas pretensje. Dzisiaj los zaczął nam oddawać, zdobyliśmy bramkę w końcówce. No i dalej jesteśmy w grze o utrzymanie, tak? Na pewno zabrakło, widać było, że brakuje i Mariusza Marczaka, i Cezarego Sauszka, którzy w ostatnim meczu dużo jakości mieli z przodu, także można powiedzieć, że zostaliśmy troszeczkę z przodu pozbawieni dwóch zębów. W takich okolicznościach na pewno ten punkt jest bardzo cenny. Jeszcze raz chciałem pogratulować dobrej gry Kotwicy, ale też przede wszystkim pogratulować walki do końca, zaangażowania i takiego polonijnego charakteru, który zawsze cechował zawodników z Warszawy. Tak, wytrzymali do końca, szli po bramkę, wierzyli i to się udało. Dziękuję.